Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Czyta Małgorzata Warda. Scena dziewiąta. Lokatorka i Dulska. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilkę. Niech pani gospodyni się nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko coś na siebie. Dulska biegnie do pokoju. Lokatorka wchodzi powoli. Jest bardzo blada i smutna. Widocznie przeszła jakąś ciężką chorobę i moralne zmartwienie. Siada na najbliższym krześle, patrzy w ziemię i siedzi nieruchomo. Po chwili wchodzi Dulska, odziana w barchanowy, dostatni szlafrok. Proszę panią na kanapę. Dziękuję, tylko parę słów. Dostałam list pani. Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak, przedwczoraj mnie mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och, w domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszak pani ma męża, stanowisko. Tak, ale proszę panią, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego miesiąca się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartkę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech pani mnie nie zmusza do sprawienia jej przykrości. Czy pani ma mi coś do zarzucenia? A, proszę pani, to już przechodzi granicę. A skandal, które pani przez swoje otrucie wywołała? Więc o to chodzi. A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło. I mogliby państwo mieszkać nadal aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą, pogotowie jak przed szynkiem, gdzie się pobiję. Ależ proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała kiedyś przez hrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. Trzy razy wymieniono nazwisko Dulskiej. Nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ależ proszę panie, chyba pani zna przyczyny i... Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa, to szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek, taka trywialna trucizna. Ludzie się śmiali. I jeszcze jak to się skończyło, cała komedia. Gdyby pani była umarła, no... Sama żałuję. No mówię dlatego. Tylko, że to niby śmierć, to zawsze coś niby. No ale tak, powiadam pani, śmieli się. Kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią: patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani. Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To jest tchórzostwo. Tak jest tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi, zabijać je. I to dla kogo? Dla mężczyzny. A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, ale o męża. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika, nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, no to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby mnie nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. To już to jest tak i żadne nic nie pomoże. Gdyby jednak pan Dulski zapomniał się ze sługą. Felicjan? To niemożliwe, pani go nie zna. A potem... To już pani rzecz, ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał, to wraca, więc... Rozumiem, wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że mi teraz szukać mieszkania ani dobrze, ani uczciwie. Jestem taka osłabiona.
Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co uczciwość. Pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię. Jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. Na to, to trzeba odwagi, pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A potem wiele cierpienia. Na to już nie mam sił. I już bym się tak nie, już tak bym nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Rozstaje się pani z mężem? Bardzo źle pani robi. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne? To nie tego, no. No, pani to rozumie. Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca, to jest osoba żyjąca z własnych funduszów i zachowująca się nadzwyczaj skromnie. To mi jeszcze pogotowia przed do mnie sprowadziła. Tylko gumy jej automobile. O, stają zawsze kilka kamienic dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mojego postępowania przed panią. Zapewne zawiodłoby nas to za daleko, żegnam panią. A proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć. Na to jest sąd, łaskawa pani. Tak mi każe moje sumienie, żegnam panią. Maniu, słyszysz? Będziesz świadkiem, pani mówi, że... Żegnam panią. Czytała Małgorzata Warda.